Siemka wszystkim. Dzisiaj sobie wytestujemy petardki Flash Banger P1003. Cena takiego opakowania to 4 zł. Teraz otworzymy sobie, to jest Spiro Moravia. Otworzymy sobie paczkę, zobaczymy jak w środku wyglądają. Klasa F3, certyfikat. Myślałem, że wygląd będzie trochę lepszy. O kurde. Powiem wam, że to jest tandeta. Ale jaja. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Akurat jedną petardę wziąłem, co... No nie, tu jest więcej takich petard. Patrzcie, jaka ściema. Niby duża petarda. Teraz wam pokażę. Patrzcie. W środku jest petarda mała. Aha, nie wiem, K0202. Oblana tylko gipsem. Niby to jest petarda, a tak naprawdę w środku mamy petardę taką małą. Także już jest minus tych petard. Ale zobaczymy w ogóle zresztą, co tutaj jest napisane na paczce. Więc już na pewno siły nie będzie. F3. Neku 0,6 gram na paczkę 4,8 grama. Raz, dwa, 8 sztuk w środku. No powiem wam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze tak to wygląda, jakby to nie była cała paczka. Ja nie wiem, czy to jest 8? Czekajcie, kurde. Nie, no 8 sztuk. A w środku jest... Powinni paczkę inną zrobić chociaż. Bo wygląda to w środku tak. Jakby dwóch petard brakowało. Także powiem wam, że... Wiadomo, czego można się spodziewać po tych petardach. 4 złote. Można wytestować. Piro Moravia, Pirotechnika Moravia. Kurde, myślałem, że będą lepsze, jak z tej firmy. Kategoria F3. Zobaczymy. Dobra, zapraszam do oglądania. Dobra, no to lecimy z petardkami Flash Banger Piro Moravia. To są właśnie te petardy z petardą w środku. Petarda z petardą. Także już mogę sobie pomyśleć, co to jest. Ląd długi, ale kiepski. Pali się tak jak w bączkach. Więcej tego gipsu zostaje. Mówię, to jest K0202 w środku. Coś tego typu. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.